W ramach projektu Centrum Marszałkowska, dawny Sezam, udało nam się w lipcu uzyskać uprawomocnienie pozwolenia na budowę, więc to jest bardzo ważne dla przyszłego finansowania bankowego. Ogłosiliśmy kilka dni temu zawarcie dużej umowy najmu na 5000 kilkaset metrów. To jest ponad 40% powierzchni użytkowej biur w tym projekcie na bardzo dobrych warunkach, 10-letnia umowa i cały projekt będzie oddany już w drugim kwartale, w kwietniu przyszłego roku. Więc jesteśmy cały czas w intensywnych pracach w koneserze. Tutaj przypomnę, że to są soft lofty, to jest część handlowa, taka długoterminowa. To są też biura, których wynajem idzie bardzo dobrze. Hotel Mariota Moksy, centrum konferencyjne, Google Campus, Muzeum Wódki. Całość konesera będzie oddana w drugim kwartale przyszłego roku. Więc tutaj będziemy mieć już w przyszłym roku dwie inwestycje zakończone. Centrum Marszałkowska i koneser gotowe do sprzedaży. Czekamy na uchwalenie planu miejscowego w inwestycji Roma Tower. Przy Mariocie to jest ta bardzo dobra działka na drapacz chmur, 170 metrów wysokości. Po wielu latach czekania, prac, sądzimy, mamy uzasadnione przypuszczenie, że ten plan miejscowy będzie dla tej części Śródmieścia uchwalony pod koniec tego roku. Przypomnę, że w Roma Tower planujemy renomowany hotel, mieszkania na długoterminowy wynajem i biura w tak dobrej lokalizacji. Ten przyszły rok jawi się jako bardzo interesujący, ponieważ będziemy mieć zakończone dwie inwestycje, Centrum Marszałkowska i koneser w tych różnych jego aspektach, gotowe do sprzedaży, więc to sądzę, że w tym przyszłym i następnym roku będzie bardzo pozytywnie wpływało na wynik. No ponadto Złota 44 będzie na tym etapie końcowym komercjalizacji w przyszłym roku.